Mieszkańcy Raciborza otrzymali deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Muszą ją wypełnić wszyscy i złożyć w Urzędzie Miasta do końca marca. Ci, którzy tego nie zrobią, muszą liczyć się z karami. Nowy system odbioru odpadów dotyczy wszystkich mieszkańców. Należy sprawdzić warunki i okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy z firmą wywozową. Trzeba pamiętać o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem na dzień 30 czerwca. Jeśli tego nie zrobimy, narazimy się na podwójne koszty za odbiór odpadów. Zmieniła się ustawa, tak zwana ustawa śmieciowa, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i od 1 lipca tego roku miasto staje się właścicielem odpadu komunalnego. To znaczy, że musimy zagospodarować cały odpad komunalny, który jest wytwarzany przez mieszkańców. W związku z tym zmieniły się troszkę warunki i miasto musi tak zorganizować odbiór tego odpadu, żeby tak jak do tej pory były zagospodarowane te odpady przez składowisko odpadów i przez przedsiębiorców. W związku z tym musimy mieć informacje od mieszkańców, ile osób zamieszkuje daną posesję, nie jest zameldowanych, a zamieszkuje. Każdy mieszkaniec otrzymał z Urzędu Miasta tak zwany pakiet startowy. Znajdziemy tam ulotkę z informacją o nowym systemie odbioru śmieci oraz właśnie deklarację. Mieszkańcy zasobów wielorodzinnych deklarację składają swojemu zarządcy bądź administratorowi budynku do 15 marca, tak by mógł przygotować w imieniu wszystkich mieszkańców informację zbiorczą. Mieszkańcy domów jednorodzinnych mają na to czas do 31 marca. Mieszkańcy będą płacili od osoby zamieszkałej daną nieruchomość i to jest opłata 9 zł na miesiąc. Od danej nieruchomości trzeba obliczyć ilość mieszkańców i zdeklarować w urzędzie i do Urzędu Miasta trzeba będzie zapłacić, czyli albo przedsiębiorstwo, który przewozi w tej chwili śmieci, wypowiada umowy. Jeżeli to nie jest nasze przedsiębiorstwo komunalne, mówię nasze, bo gminne, to dobrze, żeby mieszkańcy wypowiedzieli te umowy z przewoźnikami, dlatego że te umowy już nie będą obowiązywać. To do miasta będzie się płaciło pieniądze za wywóz śmieci, miasto organizuje przetarg, a miasto znowu przewoźnikowi będzie płaciło za tą usługę, która będzie wykonywana. Deklarację powinien złożyć każdy mieszkaniec, inaczej musi liczyć się z konsekwencjami. Jeżeli ktoś mieszka w zasobach, gdzie jest zarząd wspólnoty albo spółdzielnia mieszkaniowa, tą deklarację oddaje do wspólnoty i to zarząd wspólnoty przekazuje już taką zbiorówkę, bo opodatkowana, mówiąc w cudzysłowie, opodatkowana jest nieruchomość i mieszkańcy na tej nieruchomości. Czyli zbiorówkę daje zarządca do miasta i my to liczymy. Od budynków jednorodzinnych każdy mieszkaniec dostarcza ją osobiście albo do naszego punktu, albo do urzędu, albo przesyła pocztą. Jeżeli ktoś nie dostarczy takiej deklaracji, będziemy wszczynali postępowanie w trybie ordynacji podatkowej i wtedy będziemy musieli wydać decyzję nakazującą opłatę plus ewentualnie koszty tego postępowania, więc no to będzie troszkę więcej kosztowało. Jeżeli do kogoś deklaracja nie dotarła, można ją pobrać wraz z instrukcją wypełnienia ze strony internetowej www.racibosz.pl z zakładki Odpady komunalne albo osobiście w Urzędzie Miasta.